Paulownia Tomentosa, paulownia cesarska. W Lusławickim Parku rosną 4 egzemplarze tego pięknego, egzotycznego drzewa. Ich zasadzenie w 1983 roku zbiegło się w czasie z pracą nad jednym z najpiękniejszych dzieł Krzysztofa Pendereckiego, koncertem na altówkę. Paulownia pochodzi z południowo-wschodnich Chin, gdzie była uprawiana przez stulecia. Zdobiła cesarskie ogrody, a w Japonii jej wizerunek umieszczono na najważniejszych oznaczeniach państwowych. Zawitała na naszym kontynencie w XIX wieku, odkryta przez 2 botaników, holenderskiego lekarza Filipa von Siebolda i jego przyjaciela, Josepha Zuccheriniego. Na tronie zasiadała wówczas holenderska królowa, córka rosyjskiego cara Anna Pawłowna Romanow, żona króla Wilhelma II. Mimo że nie była Holenderką, zdobyła wielkie uznanie wśród swoich poddanych i to właśnie na jej cześć tych 2 odkrywców nazwało tę niezwykłą roślinę. Oprócz niezaprzeczalnej urody, paulownia Tomentosa ceniona była ze względu na twardość drewna i szybkość przyrostu. Należy bowiem do grupy najszybciej rosnących drzew. W Chinach i Japonii wykonywano z drewna paulowni m.in. instrumenty muzyczne. Obecnie używa się go do produkcji statków, samolotów oraz desek surfingowych. W kolebce Feng Shui wierzono, że roślina ta przynosi szczęście, a przebywanie w jej pobliżu poprawia kondycję fizyczną i psychiczną człowieka. Dzięki specjalnej budowie tkanek roślina potrafi w cudowny sposób oczyszczać powietrze, produkując kilkakrotnie więcej tlenu niż inne drzewa, dodatkowo odpowiednio jonizując powietrze. Główną ozdobą drzewa są prawie 40-centymetrowe wiechy z różowymi, fioletowymi lub białymi dzwonkowatymi kwiatami o długości 5 cm. Paulownia kwitnie podobnie jak magnolia przed rozwojem liści. Jesienią ozdobą drzewa są brązowe, jajowate owocostany, wiszące na drzewie nawet kilka lat. Koncert altówkowy Pendereckiego powstał jako rezultat zamówienia rządu Republiki Wenezueli dla uczczenia 200. rocznicy urodzin bohatera walk o niepodległość Ameryki Południowej, Simona Bolivara. Od początku utwór istniał w 2 wersjach, symfonicznej i kameralnej, podobnie jak jego wersje na wiolonczele z 1988 roku i późniejsza, niemal o dekadę, wersja na klarnet. Istnieje też transkrypcja wiolonczelowa, dokonana przez Arto Norasa, niemal całkowicie zachowująca strukturę partii altówkowej. Koncert zabrzmiał po raz pierwszy niecałe 3 miesiące po jego ukończeniu, 24 lipca 1983 roku w Caracas. Nieco ponad rok później, 10 września 1984 roku w Lusławicach miała zabrzmieć po raz pierwszy wywodząca się z koncertu kadenca na altówkę solo.